Dzień dobry moi drodzy, witam was cieplutko i serdecznie. Dzisiaj na mojej twarzy królują kosmetyki Motifs. Jest to bardzo fajna firma naturalnych kosmetyków, bez parabenów, bez olejów, bez talków, nietestowana na zwierzakach. Są to mineralne kosmetyki, bardzo fajne. Ja dopiero też przechodzę na ten naturalny look, no może nie naturalny, bo też będą makijaże wieczorowe, takie bardziej dla młodzieży, dla osób starszych, delikatne, mocniejsze, wyjściowe na dzień, na noc, na randkę i tak dalej, i tak dalej. Będziemy testować, pokazywać, przerabiać, malować i tak naprawdę będzie tego multum. Wszystko będzie zależało tylko i wyłącznie od was, od tego, co wy chcecie zobaczyć, co chcecie, żebym sprawdziła. Niestety, ale na mojej twarzy zabrakło tutaj bardzo dwóch ważnych rzeczy, dwóch ważnych produktów do makijażu. Mianowicie zabrakło mi bazy i dzisiejszą bazą pod makijaż był Lancome oraz podkładu. I podkład, który mam na sobie, jest to Giorgio Armani. Bardzo dwie fajne firmy, także trzecia cudowna firma. Jak wiecie, ja się lubuję w dobrych kosmetykach, dobrych markach. Lubię kosmetyk, jeżeli już za niego zapłacę, to chcę wiedzieć, że jest dobry. I dzisiaj przychodzę do was z takim testem na żywo. Sprawdzałam, już wam pokazuję, sprawdzałam pędzelki. Musicie obejrzeć, będą to pędzelki właśnie tutaj, tak jak wspomniałam, podkład, baza innej firmy, później użyłam dwóch cieni, od oczywiście Motifs Cosmetic. Później mianowicie użyłam jeszcze kredki oraz pomadki również z tej firmy. Użyłam zestaw do brwi, taki, więc bardzo fajna sprawa. Użyłam tego pięknego, cudownego, fioletowego, ekstrawaganckiego, oczywiście żartuję. Fajny produkt, bardzo, bardzo. Będzie to mój ulubieniec, już wam to mówię, od razu wam to mówię, bo po pierwszym użyciu już się zakochałam. I użyłam również tuszu do rzęs. Czy mi się sprawdziły te kosmetyki? Czy jestem zadowolona? Czy jest coś, co na tą chwilę mi się nie spodobało? To musicie obejrzeć, ale powiem wam, że prawdopodobnie znacie odpowiedź, i macie rację. Wszystko jest cudowne. No może oprócz tam coś tego, ale to zapraszam was na obejrzenie, wykonanie i no, do zobaczenia w przyszłości. Tak. Jeżeli macie jakieś chętki, chcielibyście zobaczyć, chcielibyście, bo też panowie, chcielibyście, żebym na przykład przetestowała, zrobiła taki filmik o podkładzie, pudrze, bazie, czymkolwiek, dajcie znać, piszcie w komentarzach. Oczywiście link do informacji na temat tych oto kosmetyków, jakbyście chcieli sobie popatrzeć, poczytać, to zapraszam na stronkę, tam na dole jest link, zawsze pod każdym filmikiem będzie to link do kosmetyków Motifs. Dziękuję ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że zostaniecie do końca i wam się spodoba ten filmik, ten makijaż, który już widzicie, jest delikatny, ale jakże przyjemny. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, buziaczki, pa pa. Zaczynam od primera. Na tą chwilę nie mam żadną z Motifs, więc no tutaj taką z odlanką, która minimalizuje nasze pory. Pamiętacie, że baza jest niestety potrzebna. Co prawda dopiero też się to dowiedziałam niedawno z
tego względu, że jest nam potrzebna. Ona nam daje taką powłoczkę. Po pierwsze, zawsze myślałam, że a baza to jest tylko takie, żeby makijaż utrzymywać. Nie, kochani. Baza jest po to, aby chronić tą buzię przed tymi różnymi kosmetykami, tak? Więc daje nam taką powłokę. Oczywiście różne daje nam również benefity, czyli przeważnie na przykład minimalizuje pory, nawilża, przygotowuje nam skórę, czyli wyrównuje jakieś nierówności i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno będę miała bazę z Motifs, to jest na 100%. I jak tylko do mnie przyjdzie, jak tylko zamówię, od razu nagrywamy taki filmik i sprawdzamy na żywo, tak jakby na żywo, no bo na żywo to sprawdzicie dopiero jak kupicie. Ale wiecie, będę mogła wam cokolwiek powiedzieć. Tym razem użyłam Lancome'a, bardzo fajna baza, delikatnie, pięknie pachnie przede wszystkim i wyrównuje te pory, nie? Dzisiaj, jaki by tutaj podkład użyć? No i właśnie też ubolewam nad tym, że nie wzięłam podkładu, a ze mnie idiotka. Z tego względu, że ja sobie pomyślałam, kurczę, no podkład, mam tyle 5000 podkładów. Nie pomyślałam, żeby wziąć od razu. Na pewno wezmę podkład, bo muszę wam pokazać. Świetny podkład. Świetny podkład. Z tego względu, że co? Skupiam się już. Świetny podkład z tego względu, że ma same właściwości. Jest naturalny. Nie zawiera parabenów. Nie zawiera talków, nie zawiera oleju, tylko jest robiony na bazie wody. Tak, wody właśnie, nie spływa, nie zatyka. Wszystko same naturalne rzeczy. Do tego ma SPF 15, więc zabezpiecza naszą buzię, same plusy. I koniecznie muszę zobaczyć, czy to... I to jest mineralny, naturalny kosmetyk, wiecie. Chcę sprawdzić, czy to wszystko jest takie świetne, nie? Na razie skupiam się na tym, co mam. Mam tutaj również pędzelki. No i co, ja nie otworzyłam tych pędzli. To jest powder, to nie. Top Flat Foundation. Dobrze, mamy pędzelek i zobaczymy, jakie one będą. Mam tutaj pędzelek, mam bazę, mam podkład i to jest podkład... jaki ja wziąłam? Wzięłam tym razem Giorgio Armani. Bardzo lubię ten podkład. Jest fajny. Sprawdzamy na razie. O, pędzelki. Pędzelek, powiem wam, że pędzelek... chyba wolę gąbeczkę. Wolę gąbeczkę, bo pędzelek pomimo tego, że jest bardzo mięciutki w dotyku, to wydaje mi się, że jednak moja... gdzieś mi już tutaj moja delikatna buzia nie lubi tego odczucia, tego takiego lekkiego drapania, lekkiego. Wiecie co, tak patrzę, tu jest gumka, ja tą sobie nałożę, zepnę te włosy, bo o, uwaga, troszeczkę, o. Taka dziewczynka będę teraz. Zosia Zamosia. Także troszeczkę drapie mnie ten pędzelek. Wiecie co, ja też nie pomyślałam. Dobra. Także pędzelki troszkę drapią. Troszkę mnie drapią te pędzle i... Pytanie za 100 punktów, czyli jak troszeczkę mnie drapią, nie są takie mięciutkie, rozprowadzają, póki co widzę dobrze, nie narzekam. Czy ja będę ich używać? Tak, będę je używać i będę je pokazywać wszystkim.
Ale tak jak mówię, ten jest akurat... Kurde, no nie mam otwartego. One się ciężko otwierają, ale ja mam tu nożyczki. Otworzyłam pędzelki i powiem wam, że ten pierwszy to on był taki... A te ciemne, te do... O te... Są super ekstra mięciutkie. Zobaczymy, jak będzie na mojej twarzy. Jestem bardzo ciekawa, bardzo. Ale ten do podkładu powiem wam, że średnio mi się sprawdził. Po prostu, nie wszystko jest idealne. Pamiętajcie o tym, nie wszystko jest idealne. Myślę, że przeważnie fajną robotę robią te, jak to się nazywa, typowe firmy do które zajmują się robieniem, wiecie, pędzli, nie? Także jeżeli chodzi o tamtego, to tak średni jest. Bo mnie twarz boli. Znaczy, no, Boże, to nie chodzi o to, że mnie twarz boli tak nie wiadomo jak. Tu też mam mineralne kosmetyki, ale nie od nas. Tylko, o jak ładnie, super, tylko z innej firmy, tak? Ale ten pędzelek pięknie pachnie. Nie wiem, czym ja go myłam. Ale nie wygląda nawet na taki... Chyba, że gdzieś go... Jak pacłam sobie, to go zabrudziłam, tak? No troszeczkę teraz już jest ok. I sprawdzimy, zrobimy brwi. Słuchajcie, teraz będę się malowała. Brwi będę malowała pierwszy raz tym cudem. To są, wiecie, to są cudeńka, które pierwszy raz używam. Jeszcze nie mam opinii na ten temat. Się boję. Boję się troszeczkę używać nowości. Będę używała tego pędzelka, dlatego że chcę zobaczyć. Tym pędzlem będę nakładała ten wosk. Wosk. Jak widzicie, ja mam bardzo małą ilość tych włosków, ale już i tak większą niż miałam wcześniej. Ale myślę, że niebawem użyję fajnego preparatu i coś tu zdziałam. A może pójdę po prostu sobie do jakiejś specjalistki i mi to zrobi. Tak? Także najpierw woskuję z jednej i z drugiej strony. Tak? Dobra. Teraz... Dzieci. Teraz wezmę ten środkowy cień. I swoją... Czekajcie, bo ja przecież mam tutaj do robienia brwi. Prawda? Ale mam tutaj tylko szczoteczkę. Ale też mam tutaj przecież... To. Również z Motifs. Ja mam mało miejsca, więc... No właśnie. Tu sobie te wszystkie. Oj, po co mi do ust? Wyciągnęłam do ust pędzelek. Teraz sobie przeczeszę. Wy posłuchacie muzyki i popatrzycie, jak robię za pomocą również tego pędzelka od Motifs, używając tego jasnego pigmentu. Thank you.
Jeszcze ich nie dokończyłam, bo musiałam wyłączyć na chwilkę kamerę, bo mi bateria padła. Powiem wam, że moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie i bardzo naturalnie, aczkolwiek tutaj już rozmazałam, już biorę i poprawiam. Oj, nie ten patyczek, nie ten pędzelek patyczek. Patyczki to są do lodów albo do uszu, nie? Ja wam powiem taką sprawę, że przy brwiach, no niestety przy moich brwiach, bo jest dużo do roboty, jest naprawdę dużo do roboty i to trwa. Nie wiem, czy moje dziecię nie idzie. Już, już. Słuchajcie, wiecie jak to jest, jak nagrywa się filmik, to też ten czas mnie tutaj nagli. Dobra, to jest zupa z bobra, brasz. Także za chwilkę użyję Dobra, użyjemy tylko tego. Dzisiaj użyjemy tylko tego, ale ze względu na to, że do konturowania również mam nowy pędzelek, chcę go wypróbować, więc wypróbujemy i to, i ten pędzelek. Tak? Mam nadzieję, że... No, pędzelek od razu mówię wam, że ten jest fajny. Ten to jest to. Wow. I już wam mówię, że ten oto przepiękny, bo jest przepiękny i to jest Lust. Dokładnie. Nie last, nie ostatni. Z takim brokatem, czyli nie brokatem, tylko highlighterem. Wygląda nieziemsko. Co wy na to? I zobaczcie, jakie napigmentowanie. Bardzo fajne. Podoba mi się. Ja już tu nic nie będę poprawiać. Nic absolutnie nie będę dodawać. Zawsze dodaję jeszcze troszeczkę tu może tam. To wtedy fajnie tak wygląda. Bardzo fajny, tak. Chowam go już tutaj do moich stałych kosmetyków, czyli będę używać. Tak samo zostawiam to i myślę, że moje brwi będą wyglądały teraz w ten sposób. No troszeczkę, wiecie, więcej z nimi popracuję. Tu będą leżeć, czyli na wierzchu. Tak, jestem bardzo zadowolona i teraz idę... Dzisiaj nie będę robiła kresek sobie, ani nie będę używała tego, z tego względu, że zrobię taki inny makijaż. Mam tutaj trzy różne kolory. Mam srebrny. Srebrny to może zrobimy kolejny makijaż przy użyciu, powiedzmy, tego połączenia. Taki bardziej wieczorowy, sztuczne rzęsy i te sprawy. A dzisiaj skupię się na takim makijażu, gdzie wszyscy, na bardzo delikatnym makijażu. Na makijażu, który może każdy, gdzie każda jedna osoba może wykonać to na co dzień, tak? Czyli tylko te dwa cienie i zobaczymy jeszcze później, czy z innej firmy czegoś nie dołożę, jakby mi coś tutaj brakowało. Oczywiście baza pod cień do oczu i tutaj również oczywiście firmowy. Bardzo go lubię, dostałam go w prezencie za darmo i na pewno sobie jego zakupię, na pewno, na 100%, także już możecie być pewni, że ja po prostu będę go używać zawsze. Znaczy jego, tą bazę. Ja sobie dosłownie odrobinę, bo czym damy mniej, tym lepiej działa. Mucha wleciała. To nie jest taki kosmetyk, gdzie dajemy dużo i dopiero czekamy na efekt. Nie. On bardzo ładnie wygląda. I teraz trochę go wklepię.
dlatego że ja będę już go więcej smarować, maziać, to on będzie się wałkował, a to przecież ma być... O! Super! I te cienie naprawdę do samej nocy się mi trzymają. Do samej nocy. Prawdopodobnie ten makijaż zmyję, bo będę jechała nad wodę. Bo chyba raczej nie chcę wyglądać jak smukra kura, jak będę pływać. Teraz wyglądam, ten makijaż teraz wygląda naprawdę, jakbym była dużo starsza. Zacznijmy od tego... To jest, nie? Do rozcierania. Tu jest do nakładania cienia. I nakładam cappuccino, przepiękny kolor. Ciemny, ale przepiękny. I patrzcie teraz na to. Jeden raz i jest na patyczku. Jeden raz. Troszkę go zdmuchnę. Wy widzicie to? Ja to widzę. I mam nadzieję, że wy również dobrze widzicie, co tu się dzieje w tym momencie. Ani na folię. Dokładam sobie. Na pewno będą pytania, czy on się pyli. Tyle co widzicie. I tutaj, dlatego że to są minerały, to są kosmetyki naturalne, więc myślę, że jak na takie, no to i tak są bardzo fajne. Bardzo, bardzo mi się podobają te. No wleciała mucha i tutaj przeszkadza. I drugie oko to samo. Wymieniam pędzelek. Żeby nie mieszać, to wezmę sobie inny pędzelek. I teraz tu nałożymy tego pięknego, lekko świecącego. No. Zobaczcie. Na samą myśl, że on za chwilę tutaj będzie. Co wy na to? Ślicznie. Troszeczkę się osypuje, ale jeżeli... troszeczkę się ten osypuje, ten świecący, bo tamten cappuccino... Ale zobaczcie, tu teraz nie. Nie wiem, czy ja nie strzypałam tego wcześniej. Ale warunki... Tu sobie jeszcze go nałożę. Wow. Co wy o tym myślicie? Kurczę, szkoda, że nie mogę usłyszeć waszej opinii. No mam nadzieję, że dzięki mnie usłyszycie więcej o tych kosmetykach. Bo ja chcę wypróbować, a mam taką możliwość wypróbować je specjalnie dla was i mam nadzieję, że wy również będziecie chcieli zadbać o siebie. Wow, robią na mnie naprawdę wrażenie. Bardzo, bardzo robią na mnie wrażenie. Tym, że się trzymają, fajnie się blendują. Troszeczkę więcej muszę to
Właśnie rozetrzeć. Więc chwila, moment, telewizja, bo tutaj... O! Rozcieramy. Przesuwam, zobaczcie. Wow. Jednak dobry pędzel to również podstawa. Tak jak mówię, tak jak powiedziałam, ja bym dała jednak tego żelu troszeczkę, ale nie. Delikatny miał być makijaż i podsumowanie. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z cieni. Jestem bardzo zadowolona z tego zestawu do brwi. Bardzo fajny. No idziemy dalej. Idę dalej. Ja wiem, że długi filmik, ale cóż. No i co? No i... Tak, tak. Nie idziemy dalej. Żeby było fajniej jeszcze, to ja sobie wezmę... O, tu mam czysty pędzel. Tak? I tego brązowego, tego cappuccino, dam troszkę na dół. Dobrze widzicie? O! Wydawało mi się, że ten makijaż był taki troszeczkę za słaby. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jak nagrywałam z Anastazją. To był w ogóle hardcore. Uwielbiam Anastazję, naprawdę. Także słuchajcie, nie myślcie sobie, że ja teraz będę używała tylko i wyłącznie tych kosmetyków. Nie, bo nie ma czegoś takiego, żeby wszystkie się sprawdziły. Tak jak było z tym... z tym pędzelkiem do podkładu. Te do blendowania i do oczu są świetne. Bardzo mi się podobają. A do podkładu będę używała innego. A i do tego też jest fajne. Jeszcze trochę może sobie pomiziem. Dobra. Otwieram teraz maskarę. Bardzo długi filmik. Bardzo długi filmik. Będę go skrócała. Naprawdę. Nie puszczę wam 45 minut gadania o kosmetykach. Zobaczymy, jak sprawdzi się również maskara. Zobaczmy. Szczoteczka jest w ten sposób wyprofilowana. Jest to silikonowa szczoteczka. Sprawdzimy. Sprawdzimy. Szczoteczka, która świetnie rozczesuje. To na pewno. Ale... Jeżeli ktoś ma długie rzęsy, bo to nie jest... Ja ostatnio używam... Widzicie? Bardzo fajnie rozczesuje. Rzęsy bardzo fajnie rozczesuje. Ale to nie jest mój efekt. Nie jest to mój efekt. Na pewno kupię sobie z tej firmy inną maskarę. Dobrze słyszycie? Tak kupię. I wypróbuję. Coś tam się zaczyna dziać. Jest to maskara bardzo naturalnie wyglądająca, ale bardzo naturalnie podkreślająca nasze rzęsy. Więc jeżeli chcemy mieć makijaż typu wachlarz, to nie.
No ja akurat się lubuję w maskarach, które często mi piszecie, że ale mam brzydkie rzęsy lub coś, bo ja lubię, że posklejane i tak dalej. No ja lubię efekt takich sztucznych rzęs, a ta maskara maluje nam... O, i trzeba popracować, widzicie? Ula lubi, żeby z nią popracować. Ale ładnie to wygląda, tylko rozmazane jest. Ładnie. Tak jak mówię, jeżeli ktoś chce taki na co dzień delikatny, ładny makijaż, to jak najbardziej tak. Oczywiście za chwilę to wszystko powycieram. Wiecie co? Wydaje mi się, że przy nakładaniu rzęs, a raczej przy ściąganiu, to pourywałam, bo zobaczcie, co ja tutaj mam brzydkiego. A jak widzicie, ta maskara nie jest taka zła. Tak jak mówiłam, to jest naturalne podkreślenie. Teraz troszeczkę śliczne. Ślicznie wyglądam, ślicznie. Bardzo jestem zadowolona. Pomimo tego, że uwaga, trzeba będzie się wykrzywiać, robić miny. Teraz przetrę sobie to, co mi się tam nabrudziło, bo nabrudziło mi się. Słuchajcie, wycierałam sobie jeszcze troszeczkę, poprawiałam z tego względu, że ona strasznie szybko zasycha. To jest plus, ale ciężko, także szybko malujemy. Tak, no i słuchajcie, myślę, że wyglądam na swój wiek bardzo ładnie, gustownie, dobre słowo. O nie, miałam... Dobra, zrobię to teraz. Zrobię to teraz, aczkolwiek tam było napisane, że... Nie jak mam tusz, ale... Okej. Okay. Gdzie to leci? Tu? Boję się. Oj, ale przyjemne. Tak to wygląda, ale przyjemne to było. Bardzo przyjemna mgiełka. Fajnie rozpryskuje. Fajnie rozpryskuje. Daje taki chłód. Tak jakby czuję takie zlepienie, takie jakbym lakierem psiknęła, to po pierwsze, ale widzę, że moja twarz naprawdę zmienia się. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale dostała takiego błysku, takiego rozpromienienia. Bardzo fajne. To ma nam, to się nazywa 10 years younger. Miałam, ja to chyba lubię się te 10 lat młodsze, ten slogan bardzo lubię. Z tego względu, że też z Lancoma moim ulubieńcem właśnie jest kosmetyk, który mówi, że po używaniu będziemy wyglądać 10 lat młodziej. I to jest to samo i to jest nawilżający make-up setting spray. Nawilżająca struktura, bardzo fajne, bez parabenów, bez olejów i tak samo, i tutaj jest, że do 16 godzin i to jest właśnie dobre. Piszą, że do 16 godzin, nie 24, chociaż 16 to i tak mi się wydaje, że dużo, jakby było do 8 godzin, to może, no zobaczymy. Nie wiem jak wy i nie usłyszę waszej opinii, ale kurczę, to jest fajne. To było takie tak, przez parę sekund było takie lepiące, wiecie, a teraz już w ogóle nie czuję, w ogóle. A zobaczcie, moja buzia całkiem inaczej wygląda. Sami chyba to widzicie. Teraz mam tutaj kredeczkę. Mam kredeczkę. Już prawie kończę.
Okej, okay. I zostało nam ostatnie. Mam tutaj szmineczkę, który w ogóle nie jest totalnie moim kolorem, aczkolwiek, kto wie, przecież miałam takich kolorów bardzo dużo. Po prostu jestem bardzo ciekawa. Beso. Ciekawa jestem, jak ona będzie się utrzymywać. Ogólnie to jest moja pierwsza pomadka, ale na pewno nie ostatnia. Kolor, patrzcie na ten kolor, tylko przyłożyłam. Na pewno jest aksamitna. Do tego makijażu w ogóle mi nie pasuje. Chociaż. Aha. Chociaż tak. Delikatny makijaż. Podkreślone usta, ale kolor jest obłędny, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się... Co ja zrobiłam? Zamknęłam z otwartą. O matko. Bardzo ładnie wygląda, ekskluzywnie szyko. I teraz dobra, słuchajcie, to by było na tyle.